Witajcie, z tej strony Lykosia, a w sumie dzisiaj powinna powiedzieć cześć, bo ten odcinek będzie bardzo mało harcerski. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ja się uczę w trakcie tej przerwy, bo jak dobrze wiecie, jestem tegoroczną maturzystką, chociaż nie wiem, czy mogę tak powiedzieć w tym momencie. Uczenie się do matury samemu wymaga bardzo dużo samodyscypliny, a założę się, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, że muszę się uczyć czy do matur, czy do egzaminów ósmych klas, czy innych ważniejszych egzaminów. Tak więc dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ja się uczę do najważniejszego egzaminu w moim życiu. Zdaję sobie sprawę, że wyglądam jak słoneczny patrol, ale no tak. Tak wygląda moment, kiedy źle spleciesz sobie włosy na noc. Tymczasem chciałabym Wam powiedzieć, że jestem bardzo aktywna na Instagramie. To jest mój Instagram. Kto jeszcze mnie nie ma na moim Instagramie, to bardzo serdecznie Was zapraszam na niego. Są tam live'y co czwartek albo co piątek, jeżeli mam na to ochotę. I jeżeli sytuacja na to pozwoli, bo jak dobrze wiecie, ja się całkiem sporo uczę. I bardzo serdecznie Was do niego zapraszam, ponieważ dużo się tam dzieje. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego mój głos tak skrzeczy, to dlatego, że wczoraj dostałam jakieś reakcje alergiczne i trochę boli mnie gardło. Pozdrawiam wszystkich alergików. Zanim cokolwiek zaczniemy, chciałabym Wam powiedzieć, że ja cały dzień planuję wieczór wcześniej i do zaplanowania dnia pomagają mi specjalne planery, które, uwaga, uwaga, zostawiam Wam w opisie. Jeżeli naciśniecie w link, zostaniecie przekierowani na mój dysk Google, z którego będziecie mogli za darmo sobie ściągnąć taki planer i śmiało możecie z niego korzystać i przesyłać dalej, to jest dla Was. Jeżeli ten planer Wam się nie podoba, pamiętajcie, że jest taka aplikacja jak Pinterest, i na Pinterestie jak najbardziej znajdziecie inne planery, ale ja Wam polecam swoje. Tak więc jak już wieczór wcześniej zaplanowałam sobie cały dzień, to wstaję rano mniej więcej koło 7:30 albo 8:00, bo im wcześniej wstaję, tym więcej rzeczy robię w ciągu dnia i to wynika z tego, że po prostu mam więcej czasu, którego nie marnuję na spanie. Ale to nie oznacza, że każdy z Was teraz powinien wstawać o 7:30, bo wiem, że to jest nieludzka godzina. Ale jeżeli wstaniecie o 10, to już jest plus. Ale jak już wstanę, to na początek całego dnia zjadam śniadanie, piję dużo wody i wypijam sobie kawę, bo można powiedzieć, że uwielbiam smak kawy i nie piję jej dlatego, żeby dała mi kopa, bo mnie kawa nie kopie, ale piję ją dla smaku. Ja uwielbiam pić kawę. Jak tylko zjem, od razu siadam do nauki, z czego ja mam taki dziwny zwyczaj, że nie jestem w stanie uczyć się z rozpuszczonymi włosami. Po prostu denerwuje mnie, jak one wszędzie wchodzą i zasłaniają mi widok. Tak więc na początku splatam je w dwa warkocze. Albo w jeden, albo w kucyk. Zależy, ile mam gumek i czy mam humor. I tak dalej, i tak dalej. Ja już jestem gotowa do wszystkiego. Odkładamy telefon najdalej, jak tylko się da. Bierzemy laptopa, słuchawki i siadamy do nauki. Ja na samym początku biorę się za spojrzenie na plan dzienny, czyli na to, co mam do zrobienia danego dnia. Ja osobiście mam plan tygodniowy, bo plan dzienny mi się skończył, ale ja Wam zostawiam i plan tygodniowy, i plan dzienny. Jak widzicie, mój plan jest bardzo krótki, zwięzły i na temat. Jedyny wolny dzień to jest niedziela, dlatego że ja bardzo lubię się uczyć i nawet w sobotę postanawiam sobie czasem usiąść do jakiegoś przedmiotu maturalnego. Ja do robienia notatek korzystam z czarnego długopisu, niebieskiego długopisu, zakreślacza, kilku cienkopisów oraz przede wszystkim z bloczków kartek, które kupiłam w Empiku za 10 zł. Tak jak widzicie, pokażę Wam moje notatki z historii sztuki. Jest to dla mnie najważniejszy przedmiot i mam z niego najwięcej notatek. Ja bardzo dużą uwagę zwracam na notatki. Każde moje notatki ozdobione są pięknym tytułem, który jest napisany inną czcionką niż reszta tekstu. Obok zawsze pamiętam o dacie, to jest bardzo ważne, żeby móc później szybko zorientować się, którą notatkę kiedy robiłam. Zapisuję wszystko. Przy tym pomaga mi komputer, który cały czas jest otwarty i wyświetla na bieżąco prezentację związaną z tematem, który właśnie sobie omawiam. Jeżeli chcecie się zainspirować notatkami, polecam Wam oczywiście Pinteresta, którego już tutaj polecałam. Jest to fantastyczna aplikacja, na której można zobaczyć, jak robić takie estetyczne notatki. Jak widzicie, moje notatki mają bardzo dużo rysuneczków, obrazeczków i innych takich rzeczy.
mi to bardzo pomaga zapamiętać. I z tego, co mi się wydaje, jak przesyłałam te notatki reszcie mojej klasy, im również to pomagało. Więc polecam Wam robić mnóstwo słoneczek, chmurek, księżyców i innych takich obrazków. Zwracam uwagę na to, żeby notatki były bardzo zwięzłe, krótkie i na temat. Czyli żeby nie rozłazić się nie wiadomo o czym w każdej notatce. Drugi segregator natomiast jest pełen notatek wydrukowanych, które pani nam przesłała albo dostawaliśmy w szkole, jak do niej chodziliśmy. Te notatki są uporządkowane chronologicznie, epokami. Takie chronologiczne ułożenie notatek pomaga mi się bardzo szybko odnaleźć w moim segregatorze. Tak samo jest oczywiście z moimi notatkami, które piszę sama. One również są chronologicznie ułożone i są jeszcze podzielone epokami na konkretne zakładki. A teraz szybko pokażę Wam moje notatki z polskiego. Jak widzicie, jest ich całkiem sporo. Teraz, jak siedzę w domu, dostaję na bieżąco notatki od mojej pani profesor. Ozdabiam je aktualną datą. Nie zostawiam pustego miejsca, dzięki temu również będzie łatwo mi się później odnaleźć. I zapisuję wszystko, dokładnie, nie omijam żadnego tematu. To później pomoże mi na maturze wiedzieć dużo, dużo więcej. Tak więc mniej więcej w taki sposób ja się uczę. Na naukę poświęcam około 3 godziny, 4 godziny dziennie z krótkimi przerwami, więc to wygląda tak, że siedzę od 9 do na przykład 13 przy podręcznikach, a później właśnie biorę się za nagrywanie. Wyjątkiem był dzisiejszy dzień, kiedy od razu po wstaniu stwierdziłam, że się pomaluję i dla Was nagram odcinek. Jeszcze szybko opowiem Wam o matematyce. Moje notatki z matematyki wyglądają tak, że mam oddzielny zeszyt założony do matur, ale teraz korzystam tylko z niego. Jako że dostajemy bardzo dużo różnych zadań, to te zadania rozwiązuję tylko w nim. Każdy arkusz odpowiednio opisuję, tak jak tutaj jeden arkusz, a tu drugi w taki sposób opisałam. Oddzielam dokładnie temat od tematu. Tak więc tak wygląda moja matematyka, jest również bardzo dokładnie podzielona, żebym mogła się bardzo szybko odnaleźć w tematach itd., itd. I muszę Wam powiedzieć, że mam też zeszyt, który służy jako zeszyt do YouTube'a, czyli tam, gdzie zapisuję swoje pomysły itd., itd., ale Wam go nie pokażę, bo byście się dowiedzieli o tematach innych odcinków. A to zawsze jest niespodzianka. Tak więc na co trzeba zwracać uwagę? Na to, żeby w trakcie nauki na pewno odłożyć telefon, gdzie tylko się da. Możecie napisać wszystkim znajomym, żeby do Was teraz nie pisali, ponieważ Wy się uczycie. To jest bardzo ważne, żeby się skupić na jednej rzeczy, ponieważ wszystkie rozpraszacze mogą sprawić, że zapamiętacie tego dnia bardzo mało. A chyba nie o to nam chodzi, prawda? Dobrze, ale ktoś z Was powie, w takim razie Kosia, dlaczego masz laptopa? Jeżeli nie korzystam z telefonu, na którym mam wszystkie inne aplikacje poinstalowane, typu Facebook, Instagram itd., itd., to na laptopie po prostu na nie nie wchodzę. Mam otwarte czy to Brainly, czy inną Wikipedię, czy na przykład Librusa i korzystam tylko z tego. I nic innego ustalam sobie, że nie będę otwierać na tym laptopie. I jako, że mam bardzo cienkie ściany w domu, to żeby nie przeszkadzać innym, nakładam słuchawki, na których słucham sobie spokojnej muzyki, bo tak lubię. Nie wiem jak Wy, ale ja akurat dużo więcej zapamiętuję, kiedy leci mi w tle jakaś spokojna muzyka, niż jak jest totalna cisza. Ale to wiecie, co człowiek, to inny zwyczaj. To tak jak z moim wiązaniem włosów do nauki. Bez muzyki się po prostu niczego za bardzo nie nauczę. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam w uczeniu się. Możecie mi podsyłać zdjęcia Waszych notatek, możecie mi pisać sposoby, w jakich Wy korzystacie, żeby się uczyć. A tymczasem ja już kończę. Chciałabym Wam powiedzieć, że jest nas coraz więcej. Bardzo Wam za to dziękuję. Uwielbiam Was, jesteście niesamowici. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!